Tak. Czy ja się dodzwoniłem o sprzedaż ciągnika Massey Ferguson 255? Nie, to nie tu. A to pan się ogłosił o ciągnik w Koźminku na Supie, tam na rynku? Nie, ale to nie pod tym numerem. A do kogo ja się dodzwoniłem? Dokąd ja się do... Bo ja chciałem się do Michalików, do Koźluntkowa dodzwonić. No to jest, jest. Gmina jest ta sama, ale musi pan poszukać dobry numer. A do kogo ja się dodzwoniłem? Jaromy. Do Pawła. Do Jaromy Pawła. A gdzie to pan jest? Koźluntkowa pan jest? Lisków. Lisków. A jo to, wie pan, ja naprawdę mam ciężką sytuację materialną w domu. Mi się rusoka 2 dni temu ukradli, ale odszkodowanie dostałem, bo ubezpieczonego miałem i teraz ja muszę ciągnik kupić. A wie pan, jak te rusoki stare, to na powietrze chłodzone, to nic chuja to są nie warte. Ja teraz chcę masy Fergusona 255 kupić. Bo ja 50 tysięcy na młodego rolnika jeszcze, wie pan, dostałem, na chłopaka skłodowałem. Ale teraz to ja naprawdę mam ciężką sytuację materialną w domu. Kiedy pan ukradł? Kiedy pan ukradli? No 2 dni temu mnie tu rusoka ukradli. Ja tu z Dąbrowy, gminy Koźminek dzwonię. Dąbrowy ukradli ciągnik? No ciągnik rusoka, ruski ciągnik mi ukradli. Władimiriec to się nazywa. Te małe ruskie, tak. No te 25, no. A co, wie pan, kto to ukradł? A skąd? No bo pan tak godał o tym ciągniku. Ja się chciałem 255 Massey Fergusona kupić, a pan mimo czego na sprzedaj? Ja mam 60 na sprzedaj, z którym? Z którym? Łe, to pasuje, panie, jo, tyle gnoju, tyle świn, tyle gnoju, tyle krów do wywolania, mówię, ale to są te widły do gnoju, tyż te śpikulce, będą tam w tym turze? Będą. A który to jest rok ta 60? No, 60 jest pewno 81. Ale to jest ta blaszano kabina staro jeszcze? 91, kurwa. Halo, co? To jest ta blaszano kabina jeszcze, czy to już jest ta kwadratowo, ta czesko, ta nowszo? To znaczy ta nowszo czesko z rurami w środku, tak? Aha, no, to ja już wiem, o co chodzi. A motogodzin to dużo ma? Ja wiem. 6 tysięcy? Bo wie pan, roz taką cholerę kupiłem, panie, kupiłem 60, to te kurwy handlarze mi w jeden ciągnik 3 złożyli. Wie pan, ile ta Franca oleju brała? Panie, ja pół dwójkę pod to podłączyłem, to ta kurwa nie mogła unieść. Podnośnik to ja chuj wiło, czego tam był. Olejem pluła na 2 metry do tyłu. Roz w tym pole wyjechałem, panewki jak wyjebały, to musiałem to kurwa drugim ciągnikiem do domu ciągnąć. 2 tygodnie to żeśmy robili, korbowód w pizdu pyk. Panie, naprawdę, tylko że to jest dobry ciągnik, tak? Tak, 60 silnik po remoncie, tylny most, bo drugi rok, bo żebym wymienił na nowy, rozumiem? No bo to wyjął te cholery. Ale nie, ja mówię podnośnik. Aha, podnośnik. Podnośnik jest tak, jest drugi rok w naszym, w szczytnikach wymieniłem po remoncie kapitalnym, nie? No, stare, oni mi dali... Tak. Tak. Halo? Nie mogę go dać, Wimpek, za chwilę zadzwoni. Halo, no. Panie, no naprawdę mnie zależy na tym ciągniku, bo to, wie pan, to, no naprawdę, bo ja mam naprawdę ciężką sytuację, ja tu 3 dzieci na utrzymaniu, mam chłopak 25 lat, ta kurwa w gospodarce nie chce robić, ale szkołę to on kończył w tym, w łopatówku, tu ogrodniczą, to dostałem jeszcze te dotacje, bo to rychło złożyłem w tej agencji, te 50 tysięcy dostałem. No. No, ale to ten pierun do roboty taki nieugnany, aby na dziewuchy jeździ. Panie, ja za niego muszę alimenty płacić. No to jak taki brany, to co zrobić? A no panie, ale matka spokojno, ja ojciec spokojny, chuj wie, póki mój się tak wychował. Czy mnie się kobieta puściła, czy co, to ja nie wiem. Nie wiem, może po sąsiedzie. A ile pan za ten ciągnik by chciał? Nie wiem, wie pan, jeszcze naprawdę nie wiem, bo nie jestem zorientowany. Bo, to, bo ja wiem, że z Turym to nie są tanie rzeczy, to trzeba trochę zapłacić jak z Turym. Myślę, sam Tur 3000 podobnie w taki... A to jest ten tur dwójka, czy jeszcze jedynka to jest jeszcze? To jest tych nowych, to jest do 60. Dwójka, no, to ja wiem, o co to chodzi. Ja patrzyłem ostatnio do rusoka założyć, ale wie pan dobrze, że nie założyłem, bo mi te skurwysyny ciągnik ukradli. Policja przyjechała,
tu patrzą, za stodołę wyprowadzany chuje, te ślady na kanale zgubili, to psa tropiącego przywiedli, chuja. Ale nie, oni musieli go zapoić, nie? No, zapoili te skurwysyny i na żuka, bo to ślady po żuku, chuj wie, czy to jaki duży był ten żuk, czy to chuj wie, na żuka, wie pan, mi tego z chuja załadowali, ciągnili, a ja w nocy patrzę, pies mi tak docinął, panie, to... ja się boję na dwór wyjść, bo mi kiedyś dwa byki już ukradli. Aha. A jak się pan nazywa? Jo, Nowacki z Dąbrowy, tu za Koźminka jezdym. No tak. To ja bym tam do pana w któryś dzień podjechał ten ciągnik obejrzeć. Można. Ja mam Paweł, a pan... koło sklepu Żelaznego. Żelaznego, dobra, to ja będę wiedział do kogo jest. No. No, to koło tego te, domagała Janek mu ten sklep. Tak, no to ja, wie pan, ja go dobrze znam. No, to tam bym podjechał do pana... tego, no, to by my tam pogodali. Dobra. To jest Wimpek. Dobra. No, to...